Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi na czytaniu ogólnym na drugie półrocze bieżącego 2023 roku. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład na poszczególne miesiące od lipca do grudnia, do końca bieżącego roku. Wykorzystam do tego dwie talie tarota. Pierwsza to telema tarot, druga pozłacany tarot. Po rozkładzie wylosuję dla Was jedną kartę z afirmacją z serii Potęga myśli, odnajdź siłę w sobie. Tradycyjnie przypomnę, że czytanie jest ogólne, nie z każdym zarezonuje, dlatego wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Zachęcam, żeby odsłuchać sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz już przechodzimy do rozkładu. Obie talie były potasowane, żeby nie zabierać czasu. Teraz je przełożę i po dwie karty wylosujemy sobie na każdy miesiąc. No i zobaczymy, jakie energie będą wspierać nasze kochane wagi. Zaczynamy od tarota Telemy. Lipiec 2023 rok dla wagi. Sierpień 2023 rok dla wagi. Wrzesień 2023 rok dla wagi. Październik 2023 dla wagi. Listopad 2023 rok dla wagi. I grudzień 2023 rok dla wagi. Co mamy w tle? Królowa Mieczy. Bardzo fajna energia. Karta pokazuje, że będziecie widzieć to, co niewidzialne, słyszeć to, co niesłyszalne. Będziecie skoncentrowani, będziecie podejmować mądre decyzje, wyciągać wnioski, słuchać, co się do Was mówi, zadawać odpowiednie pytania, udzielać mądrych porad, ale też radzić się osób, które kompetentną wiedzę mają i są w stanie Wam pomóc. Jedynie na co uważajcie, na kobietę, która może decydować za Was, bądź chcieć się wtrącać w jakieś sprawy. Zazwyczaj to jest mama bądź teściowa, ale niekoniecznie, może że starsza siostra, może babcia. Natomiast ogólnie jest to Wasza karta, więc uwaga, będzie po prostu sobą. Będzie bardzo komunikatywna, odbierana jako osoba inteligentna, mądra, której warto posłuchać, ale też pozytywnie załatwione sprawy urzędowe, sądowe, łatwość w komunikacji, wiedza, która pozwoli Wam zdać jakieś egzaminy bądź sprawdzić swoje umiejętności przed jakimś większym gronem komisji. No być może właśnie niekonieczne jakieś to są egzaminy, ale może jakieś konkursy recytatorskie. Może myślicie o tym, żeby napisać książkę albo zapisać się na studia bądź ukończyć studia wyższe, jakieś dodatkowe zrobić sobie uprawnienia. To wszystko pomoże Wam Królowa Mieczy. Królowa Mieczy też pochwały i uznanie w pracy. Będzie się o Was głośno mówić pozytywnie, oczywiście w pozytywnym aspekcie. Jeżeli macie jakiś biznes związany z internetem, też będą dobre opinie i polecanie Waszych usług bądź towarów ludziom, tak? Zainteresowanych tą tematyką. Zobaczmy, co nam powie druga talia. Lipiec dla zodiakalnej wagi. Lipiec 2023. Sierpień 2023 dla wagi. Wrzesień 2023 dla wagi. Październik 2023 rok dla wagi. Listopad 2023 rok dla wagi i grudzień 2023 rok dla wagi. Mamy to. W tle mamy ósemkę buław, czyli zobaczcie to, co wcześniej powiedziałam. Świetne też relacje i komunikacja w domu, w rodzinie, nowe znajomości, nowo poznane osoby. Internet, jeszcze raz, dobra reklama.
łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów, ale też w przyswajaniu wiedzy. Więc tutaj nauka, jeżeli zdecydujecie się, zwłaszcza na jakiś kierunek, no, w którym się pasjonujecie, z którym Wam jest po drodze, w którym dobrze się czujecie, to bardzo szybko będziecie tutaj osiągać dobre wyniki, dobre efekty. Komunikatywność, wiadomości, relacje przez internet, ale też praca przez internet, nowe kreatywne pomysły, które szybko uda się wdrożyć w życie. Dobrze, kochani. Może napiszecie jakąś książkę, może bloga. Jeżeli nosicie się z takim zamiarem, powinniście już działać szybko, bo miecze i ósemka buław to jest bardzo szybka, dynamiczna energia. Kochani, co w lipcu? Gwiazda i trzy denary. Super, jeżeli chodzi o pracę. Naprawdę. I znowuż tutaj ten internet się kłania. Ewentualnie zainwestuj w reklamę Wago, żeby było Cię widać, żeby ludzie mogli Cię polecać, żeby ludzie mogli o Tobie czytać, o Tobie pisać. Więc tutaj niektóre wagi będą błyszczeć, nawet te, które gdzieś tam w świecie celebrytów krążą. Natomiast już nie śmieszkując. Moi kochani, gwiazda to jest spełnienie zawodowe, podpisanie wymarzonego jakiegoś kontraktu. Dlaczego nie? Może jakiś aktor, może jakaś artystka bądź artysta faktycznie podpisze jakiś kontrakt swojego życia, na którym dobrze zarobi. Reklama tutaj też wchodzi w grę, więc no, wszystkie te osoby, które gdzieś tam swojej twarzy, swojego wizerunku w reklamach udzielają, na pewno bądź praca jako modelka, tak, model, przyniesie tutaj ogromne korzyści. Praca przez internet, czyli świadczenie usług, handel, właśnie prowadzenie jakiegoś bloga, być może na YouTubie gdzieś tam się udzielacie, to naprawdę rozwinie skrzydła i macie szansę tutaj nie dość, że zebrać grono swoich fanów, swoich subskrybentów albo no, osób, które po prostu będą Was w jakiś sposób wspierać, będą Was lubić i cenić za to, co robicie, to jeszcze tutaj dodatkowe jakieś zarobki. Te wagi, które szukają pracy, znajdą pracę. Znajdą pracę, na którą od dłuższego czasu czekały. Będziecie mieć po prostu szczęście i wreszcie stwierdzicie, że mam pracę, o jakiej od dawna marzyłem. Świetna, korzystna umowa, która realizuje Wasze też pragnienia odnośnie odpowiednich zarobków i pewnego statutu, jeżeli chodzi o życie, tak? Jeżeli macie pracę, możliwy awans, możliwe jakieś nagrody, wyróżnienia, premie, bądź przedłużenie umowy o kolejne 3 lata. I prawdopodobnie to już jest umowa o pracę. No jeszcze być może nie na czas określony, ale nieokreślony, przepraszam, na czas określony, tylko no jakiś kontrakt, jakiś tutaj będziecie podpisywać. Umowę, która na te najbliższe lata Was ze sobą jakoś nawiążecie współpracę, tak? Zwiąże, to chciałam powiedzieć. Kochani, egzaminy świetnie i to Wam otwiera drogę naprawdę do dalszego spełniania swoich marzeń, jeżeli chodzi o ambicje zawodowe, o karierę. Więc tutaj, czy egzamin gdzieś no, na studia, czy ukończenie szkoły pozytywnie, czy zdanie tutaj jakichś innych egzaminów, na przykład na prawo jazdy, obrona dyplomu, magisterki i tak dalej, świetnie. Akurat lipiec, no może niektórzy z Was po prostu do takich jakichś egzaminów przystępują, więc to od razu mówię, że macie je w kieszeni. Zdane jakieś nowe uprawnienia, jakieś kwalifikacje, już Wasze CV o takie dokumenty jest bogatsze. Świetna relacja i współpraca z wodnikiem, więc tutaj być może wodnik jak zwykle ma jakiś fajny pomysł, bo wodniki lubią tak daleko w przyszłość wybiegać. Czasami są postrzegane jako takie postrzelone osoby. Co Wy mówicie? Zejdźcie na ziemię, a one są wizjonerami, są osobami, które potrafią zrewolucjonizować dużo wynalazki, to ich domena, więc być może tutaj jakiś świetny pomysł na to, żeby dobrze zarobić w towarzystwie wodnika, na pewno nie stracicie. Kochani, co jeszcze? No ogólnie dobra praca, dobra współpraca, świetnie będziecie się dogadywać z ludźmi, będziecie mieć też szczęście do pieniędzy, więc grajcie w lotto, bądź jakieś inne tutaj możliwe, dodatkowe jakieś formy zarobienia pieniędzy, bądź uzyskania jakiegoś przychodu, bo będzie naprawdę łatwo ten pieniądz do Was lgnął.
Jeżeli chodzi o relacje, początek zakochania. I tutaj może być gdzieś poznana osoba na uczelni, gdzieś właśnie na jakichś kursach, warsztatach, bądź w pracy. Tylko uważajcie, bo jest trójeczka, więc być może ta osoba kogoś ma, bądź jest w trakcie rozwodu. Ewentualnie waga rozlicza jeszcze swoją przeszłość, ale już tutaj być może ma nadzieję, że z kimś nowym ułoży sobie przyszłość. Być może jest to osoba przeznaczona, prawdziwa miłość, więc dajecie sobie tutaj przyzwolenie na rozwijanie jakiejś znajomości. Ogólnie bardzo pozytywny miesiąc. Możliwe, że niektóre wagi zajdą w ciąży, bądź dowiedzą się, że w najbliższej rodzinie jakaś pani spodziewa się dzidziusia, no i rodzina się po prostu szczęśliwie powiększy. Jeżeli chodzi o zdrówko, uważamy na ręce. No i jakieś takie albo alergiczne, albo no zdrowotne dolegliwości związane z płucami, ze skrzelami, więc zwłaszcza nad wodą, jak gdzieś będziecie, uważajcie na wiatry, na jakieś przeciągi, żeby za długo też w zimnej wodzie gdzieś tam nie przesiadywać, bo widzę, że tutaj w lipcu niektóre wagi wyjadą sobie nad morze, bądź jakieś jeziora, spływy kajakarskie, bądź łódeczka gdzieś tam nad rzeczką, żeby sobie rybki połowić. Ale no, śmieszkując już, naprawdę uważajcie, żeby tutaj... Wydaje mi się, że to są jakieś problemy z astmą, tak? Czy nie wiem, no na jakieś pylenie jesteście uczuleni, na jakieś trawy, tak? Brzozy i tak dalej. Więc tutaj po prostu uważajcie, ale też, żeby gdzieś tam w tej wodzie za długo nie posiedzieć. A tak to bardzo fajny miesiąc. Konkretnie będziecie załatwiać wszelkie sprawy, zwłaszcza jeżeli chodzi o podpisywanie jakichś dokumentów, tak? Dobra współpraca, jeżeli macie firmę, świadczycie jakieś usługi, dużo będzie osób zainteresowanych i chętnych współpracować z Wami, oczywiście za odpowiednie wynagrodzenie. Co w sierpniu? 8 mieczy i 6 kielichów. Kochani, karty tutaj mówią, odezwij się do kogoś z przeszłości, bo ta osoba myśli o Tobie, ale nie wiem, może jesteście zwaśnieni, może dawno nie rozmawialiście i jest jakaś blokada, może wadzę tutaj głupio poruszać pewnych tematów. Natomiast temat dzieci, współpraca z dziećmi, ewentualnie może być tak, że no, macie już dorosłe dzieci, tutaj dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście i warto by było naprawić jakoś relacje. Ktoś Wam chce udzielić tutaj jakiegoś wsparcia, Wy tego nie dostrzegacie, więc być może warto, bądź boicie się przyjąć jakąś tutaj oferowaną pomoc. Wyjdźcie z tej pułapki mentalnej, nie stójcie w bezruchu, nie bójcie się zaryzykować. Może czekacie też na jakieś wyniki, może czekacie tutaj na jakieś propozycje. Może być tak, że niektóre panie tutaj wagi już zaczynają podejrzewać, czy czasem nie są w ciąży, tak? Bo tutaj może być tak, że no w lipcu zajdziecie w ciąży, ale to od razu nie ma, że tak powiem, symptomów, a dopiero w sierpniu, jak już ten drugi trymestr się zacznie, to będziecie, no, podejrzewać właśnie, że coś jest nie tak. Więc tutaj może być dla niektórych taka zagadka. Ogólnie ciężko będzie Wam się przebić z jakimiś myślami bądź decyzjami, chyba że czekacie na rozwiązanie jakiejś sprawy jeszcze z przeszłości. Może to chodzi o jakąś sprawę sądową, urzędową, związaną z ZUS-em, skarbówką, bądź jakąś inną sprawą administracyjną i potrzebujecie jakiś dokument, jakiś papier, żebyście mogli tutaj albo zamknąć jakieś sprawy z przeszłości, albo skorzystać z jakiejś pomocy, bo być może aplikowaliście o jakieś dotacje na rozwój własnej firmy, tak? O jakieś właśnie tutaj z Unii może dofinansowanie i no, bez jakiejś konkretnej decyzji nie możecie ruszać dalej, czyli dalej czekacie tutaj na jakieś pismo, na jakąś odpowiedź. Co jeszcze? Zaczyna się waga zastanawiać, wspomnienia tutaj się jakieś pojawią. I nie wiem, może z okresu dzieciństwa, może waga będzie... No miała jakieś takie natchnienie, żeby właśnie odwiedzić rodzinne strony, tam gdzie się wychowywała jako dziecko, tam gdzie chodziła do szkoły, bo być może to jest zupełnie inne miasto, bądź nawet kraj, więc tutaj niektóre wagi w sierpniu będą takie natchnione, wydaje mi się, do podróżowania w miejsca związane z sentymentami, z jakimiś miłymi wspomnieniami z okresów dzieciństwa. Dobrze. Może być propozycja właśnie dorobienia sobie tutaj nad opieka nad dziećmi, bądź wyjazd na jakieś kolonie, obozy w roli opiekuna, ale nie wiem, czy waga chciałaby. Zastanawia się nad tym, może dopowiem tutaj tą kartę. Ogólnie to tak, jakby waga brała się podejmować jakiekolwiek decyzje związane z dziećmi, opieką nad nimi, bądź jakimiś
wyjazdami. Teraz zobaczymy. 5 mieczy. No, to nawet mogą być kłótnie. Może ktoś tutaj chce na siłę coś w wadze zarzucić, a ona nie chce. No na przykład, no jesteście babcią, moje kochane wagi, i dzieci chcą wyjechać gdzieś tam na wczasy, ale mówią, babcia zajmie się dziećmi, bo ona za malutka, bo ona... Bądź on, no nie nadaje się na przykład na wyprawy gdzieś za granicę, w jakieś na przykład, no trudne klimaty, tak? Gdzie jest gorąco, bądź jakieś zupełnie wycieczki ekstremalne, górskie wyprawy, bądź jakieś tam dziwne jeszcze wyjazdy na safari na przykład. Więc tutaj też waga, no, musi być asertywna, tak? Natomiast jeżeli chcecie zrealizować jakieś marzenie z przeszłości, które do tej pory było niezrealizowane, no to musicie postawić na swoim, bez względu na to, co sobie ktoś pomyśli, bo waga to jest taka, że ona nie lubi wchodzić w konflikty. Ona by chciała dla każdego dobrze, ciężko jej dokonać wyboru, no jest sprawiedliwa, jest dobra, zawsze zrównoważona, ale taka właśnie troszeczkę czasami bez swojego zdania, tak mi się wydaje. No tutaj powinnaś wagą jednak zrobić coś dla siebie, zdrowy egoizm ci nie zaszkodzi. Natomiast jeżeli chodzi o nową relację, waga boi się zdrady, wykorzystywania, być może kiedyś w przeszłości, może jesteś rozwódką, może jesteś wdową, w przeszłości, bądź wdowcem oczywiście, tak? W przeszłości miałaś trudny związek, być może była to osoba krzykliwa, może awanturująca się, nerwowa, która po prostu w jakiś sposób słownie Cię poniżała, ale też zdradzała, okłamywała, wykorzystywała. I teraz być może odzywa się ktoś, z kim się przyjaźnisz, wago, i daje Ci tutaj sygnały, że chciałby stworzyć być może z Tobą jakąś relację głębszą, a waga się boi, bo żyje tymi wspomnieniami, a jak będzie znowuż tak, jak było, a jak znowuż trafię, jak to mówią, z deszczu pod rynnę, tak? Więc tutaj musisz wymazać sobie, wago, te schematy. Przejrzyj na oczy, zobacz, przepraszam, że to nie jest ta sama osoba, daj jej szansę. No i przede wszystkim nie bój się. No, zmiany musimy zaczynać od siebie, w swojej głowie przede wszystkim, bo jak trzymamy się jakichś myślokształtów, które nam mieszają po prostu w głowie, przez to się boimy, a strach w ogóle to niska wibracja, która niekorzystnie wpływa na nasze życie, no to to się jakoś nie układa. No musisz tutaj przełamać pewne schematy, wago, i wyplątać się z jakiejś pułapki, którą sama na siebie zastawiasz. Dobrze, co mamy, kochani, we wrześniu? Mag i 7 kielichów. No, bardzo dobrze, że jesteście w karcie maga, czyli tutaj po jakimś małym kryzysie w sierpniu, wątpliwości w swojej umiejętności i swoją pewność siebie, waga tą pewność siebie odzyskuje. Karta maga to są nowe możliwości, nowy jakiś początek, ja decyduję. Tutaj też zmartwieniem w sierpniu mogło być to, czy dostanę się na wymarzone studia, czy uda mi się zrealizować swoje marzenia, które pielęgnuję od dziecka. Tak, uda Ci się, wago, jesteś w karcie maga, więc jakiś wspaniały początek. Już jedno z marzeń, a masz ich kilka, 7 kielichów, udało się zrealizować bądź się uda. Ogromna pewność siebie, możliwość kreacji na zasadzie ja mogę, ja decyduję, ja mam nad wszystkim kontrolę, mam ku temu zdolności, więc tutaj też te wagi, które gdzieś tam przed szerszą publicznością będą występować, będą oczarowywać, będą robić piorunujące, pozytywne wrażenie, odnajdą się w tym, przełamą też jakiś strach, bariery, tremę, no bo wiadomo, jak musimy gdzieś tam występować przed jakąś szerszą publicznością, no to no trzeba mieć odwagę, bo nie każdy ją ma, żeby po prostu właśnie nie stchórzyć, nie stremować i no, przez te nerwy jakoś źle wypaść. Więc tutaj widzę, że wagi sobie świetnie radzą. Te wagi, które myślały o tym, żeby otworzyć własną firmę, jak najbardziej tak. I tutaj wydaje mi się, że te pieniądze, na które czekałyście, dostaniecie. Mag to jest też umiejętność dyplomacji i wpływania na to, co się dzieje w moim życiu. Więc tutaj będziecie przekonywujące, będziecie umiały przedstawić też swoje wizje na jakiś pomysł, na jakiś temat, przekonując kogoś do siebie, tak? Może do jakiejś współpracy. Pamiętajcie tylko, żeby ta fantazja za bardzo Was nie pomniosła, bo czasami no, możemy przesadzić i ktoś może widzieć w nas dziwaka, tak? O, co ona mówi za farmazony? No, zupełnie odklejona i oderwana od rzeczywistości, więc tutaj wago, staraj się no, na poziomie tutaj wszystko, ale jak najbardziej sięgaj po te najbardziej możliwe do zrealizowania na wyciągnięcie ręki, pomalutku wspinając się po te
najtrudniej dostępne. Więc jakieś marzenia, jakieś plany kreatywne, które waga zaczyna realizować. Niektórzy będziecie się zastanawiać nad przyszłością własnej firmy, jeżeli ją posiadacie. Jedni otworzą, inni znowu już będą się zastanawiać, jak to dalej będzie. Natomiast widzę, że świetnie sobie radzicie. Wrzesień jest miesiącem, gdzie wszystko możecie. Dużo możecie, więc tutaj róbcie swoje i po prostu realizujcie swoje pragnienia, swoje plany na wrzesień zarezerwowane, tak można powiedzieć. Pieniędzy nie będzie Wam brakować, pewności siebie też, wiedzy nie, też nie będzie brakować. Tutaj nowa nauka na jakimś być może nowym kierunku, więc od razu mówię, studenci, dostaniecie się na wymarzone studia, bo macie talent i ktoś ten talent doceni. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba, to umiejętność manipulacji, więc może być tak, że no w jakichś takich sytuacjach podbramkowych, no waga tak podkoloryzuje pewną sytuację, że no oczywiście zrobi wrażenie, przekona kogoś do siebie, ale czy to jest zgodne z prawdą? No trochę ubarwione w piórka pawie, ale może tak musi być, może czasami trzeba bardziej pikantnej coś przedstawić, zwłaszcza osobom, które nie mają wyobraźni i nie potrafią sobie wyobrazić efektu końcowego, tak? Ja na przykład zawsze się śmieję, jak są osoby, które nie kupują tylko mieszkanie wyremontowane w danym jakimś takim stylu, przepłacają dużo pieniędzy, a naprawdę takie mieszkania do remontu, no wiadomo, że ten remont kosztuje i trzeba poświęcić czas, tak? Ale robisz sobie mieszkanie pod siebie, tak jak chcesz. No i do czego zmierzam? No wejdzie, zobaczy, że taka ruinka, nie, absolutnie, gdzie ja w takim, przecież nie mieszkasz w takich warunkach, dopiero Ci go wyremontują, ale nie mają właśnie tej umiejętności widzenia już tego mieszkania, jak ono będzie wyglądać po remoncie. Co z tego, że kupisz nowe, jak może kolor płytek Ci nie będzie odpowiadać, to i tak musisz coś tam zawsze pod siebie pozmieniać. No ale są takie osoby, więc być może warto tutaj wykorzystywać tą swoją wyobraźnię i tą moc kreacji. I marzyć, i afirmować, bo macie moc, kochane wagi, we wrześniu i wiele możecie osiągnąć. Świetne też wyniki, jeżeli chodzi o zdawanie jakichś egzaminów, bądź nowe początki w nowym miejscu pracy, w nowej firmie, z nowymi jakimiś projektami. Jeżeli chodzi o związki, jeżeli był jakiś kryzys, wracają w stałych związkach jakieś problemy z przeszłości, czas przejąć kontrolę, porozmawiać i wyznaczyć granice, tak? Czyli jesteśmy na określonych zasadach, nie na zasadzie jak to będzie, tylko trzeba coś przedyskutować, zadecydować, może się odciąć, a może dać kolejną szansę, ale oficjalnie mówić o swoich pragnieniach i swoich założeniach. Natomiast w nowo powstałych relacjach wydaje mi się, że tutaj, jeżeli miał być jakiś romans, waga się z niego rakiem wycofa, ale poznasz kogoś nowego we wrześniu, wago. Być może przez internet, bądź, no nie wiem, poprzez jakieś kontakty biznesowe. Na razie zastanawiasz się, jakby to mogło być z tą osobą. Masz wszystko pod kontrolą, panujesz też nad swoimi emocjami, żeby nie dać się właśnie znowuż jakoś zagonić w kozi róg i wykorzystać. Więc tutaj pełna kontrola i moc realizacji we wrześniu. Co w październiku? Pięknie. 9 kielichów, piątka buław. Waga walczy o swoje szczęście, o spełnienie swoich marzeń. Rozpycha się łokciami, jeżeli problem z konkurencją, dacie sobie radę. Natomiast też taka motywacja do tego, żeby wreszcie osiągnąć jakiś swój cel. Dziewiątka kielichów mówi o tym, że będziecie bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni w październiku. Wiele spełni się Waszych marzeń, Waszych założeń, pragnień, planów. I jest to też właśnie bardzo dobry czas na to, żeby kreować, spełniać się, robić też coś dla siebie, bo inwestujecie tutaj w siebie, jakby nie było. Udane spotkania towarzyskie, świetne relacje w pracy. Nawet jak być może ktoś tam coś od Was chce, to tutaj no, waga z pogodą ducha i uśmiechem na ustach będzie robić swoje. Nikt nie powinien Wam popsuć humoru. No mogą być tutaj jakieś przepychanki, ale ja to raczej widzę taką motywację wewnętrzną, żeby się przełamać, żeby odważnie kroczyć za swoimi marzeniami, żeby się nie wycofywać, nie bać, walczyć o swoje przekonania, walczyć o swoje racje. No i nie dać się konkurencji, jeżeli tutaj w jakiś sposób ona Wam zagraża. Jeżeli
jest dużo chętnych na jakieś miejsce na studiach, też nie rezygnujcie, bo ja widzę, że Wy tutaj będziecie studiować. Nawet jeżeli na razie jest coś Waszym marzeniem tutaj we wrześniu, tak? No, spróbowaliście, jest to Waszym marzeniem, ale marzenia się spełniają, tylko trzeba w nie uwierzyć i robić wszystko, żeby osiągnąć swój cel. Kochani, dużo spotkań towarzyskich i widzę, że ktoś tutaj będzie bardzo zabiegał, walczył wręcz o wagę, nawet kilku konkurentów bądź konkurentek. Może być tak, że z kimś tam piszecie sobie na forach, jest kilka osób, które Was interesują i też no, macie taki konflikt wewnętrzny, kogo wybrać, z kim tu się spotkać, więc waga będzie wybierać i przebierać, natomiast nie dajcie się sprowokować tutaj do jakiejś dziwnej sytuacji, gdzie ktoś coś od kogoś chce, wymaga, no są jakieś takie nieporozumienia, lepiej stanąć z boku, przyglądać się i cieszyć się swoim spokojem i szczęściem. Dobre wiadomości i świetne rezultaty w pracy, w życiu osobistym na razie widzę Was jako singli, więc być może no, nie chcecie wchodzić jeszcze tutaj między kogoś, kto tam gdzieś tam w sądach się pojedynkuje. Może czekacie, aż ta osoba będzie miała czystą kartę i wtedy możecie zacząć nową relację. Wydaje mi się, że waga nie chce. Tutaj bogata o jakieś doświadczenie z przeszłości. Nie chce wchodzić już w związki jako osoba trzecia. Jeżeli ktoś mówi, że jest w trakcie rozwodu, że jest w trakcie rozliczania byłej relacji, załatw swoje sprawy i dopiero do mnie zadzwoń. Może się spotkamy, może się umówimy, ale bądź już singlem, bądź singielką. Nie chce wchodzić pomiędzy, jak to się mówiło kiedyś, wódkę, zach, kąskę. Nie chce wchodzić w jakieś konflikty, bo waga chce mieć spokój. Ją to nie dotyczy. Ona teraz inwestuje w siebie, spełnia swoje marzenia i chce mieć dobrze w życiu. Chce być szczęśliwa. Nie chce wchodzić w jakieś trudne energie, bo to zazwyczaj się przylepia guma do podeszwy i później ciężko to usunąć. Więc tutaj bardzo dobrze, wago, że masz takie nastawienie. Co, kochani, w listopadzie? 7 mieczy i 4 denary. Kochana wago, w listopadzie pilnuj swojego majątku, dobytku, torebki, dokumentów, bo ktoś tutaj się czai, żeby coś Ci zabrać, więc uwaga na złodziei, na oszustów, na osoby, które nie do końca mówią nam to, co mamy usłyszeć, zatajają jakąś prawdę. Jeżeli się chcesz spotykać z kimś wago, bo już się na kogoś tutaj zdecydowałaś, nie do końca ta osoba mówi o sobie prawdę, bądź jeszcze coś przed Tobą ukrywa, być może swoją kondycję finansową. Tutaj trzymałabym się tylko osób blisko osób takich, z którymi mam dobre relacje, na których mogę polegać. Czwórka denarów to jest niby stabilizacja, to jest właśnie bycie blisko spraw osób ważnych dla mnie, tak? Których nie chcę stracić. Ale ktoś tutaj się czai, czyha, więc no, uważajcie na jakiegoś spryciula, zwłaszcza tutaj dom, mieszkanie, piwnice, tak, w blokach, żeby ktoś tam no, nie naraził Was na jakieś straty. Sprytne inwestowanie. Niektóre, tutaj muszę dopowiedzieć kartę, ukrywanie swojego majątku przed kim? Rycerz mieczy. Rycerz mieczy to może być jakiś urzędnik, to może być policjant, to może być komornik. Ale może być też wodnik, więc może przed wodnikiem tutaj albo wodnik o czymś Ci wago nie mówi, albo Ty wodnikowi o czymś nie chcesz powiedzieć, bądź go okłamujesz. Tutaj jakieś sprawy majątkowe wchodzą w grę. Oczywiście oszczędzanie też. Nie śpieszymy się, bo zapłacimy mandat, a nie chcemy zapłacić mandatu, bo zbieramy pieniążki. Więc tutaj też uważajcie, że pośpiech nie jest skazany w listopadzie, noga z gazu, żeby gdzieś tam jakiś fotoradar bądź kontrola drogowa nas nie ścignęła. Niespodziewane jakieś wiadomości. Dowiecie się od kogoś, może tego wodnika, o czym nie miałyście pojęcia. Zwłaszcza, jeżeli jesteście blisko z wodnikami. Tutaj ten wodnik może Wam powierzyć jakąś tajemnicę, można tak powiedzieć, ewentualnie no, zdradzić jakiś sekret, gdzie jakaś informacja, plotka krążyła, a waga na ten temat nie miała pojęcia, że ktoś być może przed wagą coś ukrywa. Mogą być jakieś listy polecone,
Więc pilnujcie skrzynki, bo mogą być zawiadomienia powtórne, bo tutaj ta siódemka mieczy, czyli no ktoś jakby coś robił za waszymi plecami. No tutaj no... Noc tutaj się pojawia. Uważajcie, kochani. Żeby jakiś złodziej się tam na wasze jakieś dobra nie... Ta osoba szybko to zrobi. Może też szybko reagujcie, od razu wzywać policję, tak? Bo tu jakieś zagrożenia są. Pilnujcie gdzieś tam, jak będziecie, no nie wiem, w autobusie, tramwaju, w pociągu, blisko siebie trzymać torebkę, że nikt nie okradł. W samochodzie też, no, zamykać samochód, nie zostawiać gdzieś na dachu, zwłaszcza panowie, saszetki często zostawiają gdzieś tam na dachu, później jeżdżą z tym, gdzieś tam spadnie. Ale też domostwa, działki, żeby to było zabezpieczone, piwnice, tak, żeby no ktoś was nie naraził tutaj na jakieś dobra. Jeżeli chodzi gdzieś plotka, że będą zwolnienia, niespodziewanie, być może jakieś też decyzje tutaj urzędowe będą, jakieś rozporządzenia, utrata pracy wam nie zagraża. Natomiast w listopadzie karty mówią: oszczędzaj pieniądze. Oszczędzaj pieniądze skromnie, z głową planuj wszystkie wydatki, bo lepiej mieć jakieś zapasy, lepiej mieć coś odłożone na czarną godzinę, jak to się mówi, żeby później no, nie prosić się gdzieś tam w banku o jakąś pożyczkę, bądź chodzić po rodzinie i zapożyczać się. Natomiast praca będzie, tylko wydaje mi się, że tutaj bardziej ściągnęłam wagi, które mają własną działalność gospodarczą i po prostu uzależnione są od trendów, no, tak zwanych okresów, sezonów w danej dziedzinie, w której handlujecie bądź świadczycie usługi, tak? Tutaj może być też jakieś niedopatrzenie jakichś przepisów i to też może narażone być na jakieś koszty. No to nie przegapić terminów jakichś płatności, tak? Żeby tutaj no, nikt właśnie nie czyhał na wasze portfele. Dobrze, kochani. Nie dajcie się sprowokować do jakiejś kłótni. Tu może być wodnik, waga bądź bliźniak. Mężczyzna po 35 roku życia. No i uważamy w tych związkach przez internet bądź jakichś nowych związkach, tak? Natomiast może być taka sytuacja, że tutaj, jeżeli czekacie na jakąś osobę, która właśnie rozlicza swoją poprzednią relację, bądź wy jesteście w stanie rozliczania tej relacji, tutaj coś się wyjaśni. Jakieś sprawy bardzo szybko będą postępować do przodu i będziecie być może mogli więcej czasu poświęcić na to, żeby być razem. W stałych relacjach były jakieś kłamstwa, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o pracę, więc albo wasz partner bądź partnerka no, straciła pracę i nie mówi wam o tym, ewentualnie no, narobiła tutaj jakichś długów, są jakieś zobowiązania i też to dopiero wyjdzie, jak już przyjdą jakieś monety do zapłacenia. Więc tutaj szczera rozmowa, wyjaśnienie wszystkiego, zadecydowanie co dalej, osądzenie tego wszystkiego i podjęcie właściwej decyzji, no, że tak dalej nie może być, że waga nie może się ostatnio o pewnych rzeczach dowiadywać. Więc pilnujcie tego. I co w grudniu? W grudniu mamy kartę głupca i pazia denarów. Nowa praca, moi kochani. Ewentualnie nowy jakiś dział zawodowy. Temat dzieci i szkoły. Tutaj, jeżeli no, ktoś wyjechał na jakieś studia, bądź wasze dziecko, wnuk, wnuczka, radzić sobie będzie na tych studiach, ale może zdecydować o innym kierunku, tym drugim takim zapasowym. Więc tutaj niektórzy gdzieś tam być może w połowie semestru będą się przepisywać. Zdane jakieś egzaminy, nowe jakieś inwestycje, jakieś pieniądze na dzieci, więc tutaj jeżeli jakieś wnioski składaliście, tutaj decyzje bardzo szybko jakieś przyjdą, tak? Odnośnie jakichś pieniędzy na dzieci, bądź te dofinansowania. Coś w transzach jakby miało przyjść. No dzidziuś się pojawi w rodzinie, dziewczynka, bądź u waszej córki, bądź wnuczki. No i co, kochani? Jakaś nowa droga życia. Wydaje mi się, że tutaj po jakichś kłótniach może być tak, że niektóre wagi same zrezygnują, ale z pracy na etacie. Poprzez jakieś tutaj nowe rozporządzenia administracyjno-urzędowe.
Natomiast jeżeli macie swój własny biznes, tutaj z nowym jakimś pomysłem wystrzelicie. Coś praktycznego, coś nad czym może, nie wiem, coś dla dzieci, jakieś usługi, jakieś zabawki, jakieś niektóre wagi będą sobie dorabiać jako nauczyciele w korepetycjach. Zdecydują się, tak? Też praca, nauka stacjonarna, nie wiem czy wróci. Kochani, w drugiej połowie roku. Ale dlaczego miałaby wrócić? No nie wiem, nie wiadomo co to będzie, ale tutaj mi temat dzieci się pokazuje. Nie podejmować nieprzemyślanych decyzji. Ale nadal realizować swoje marzenia, bo głupiec to jest taki marzyciel. On ma jakąś wizję i wyrusza w swoją podróż. Bardzo się stara, jest bardzo zaangażowany. Nowa znajomość z młodszą osobą spod znaku panny, ewentualnie ta osoba może mieć córkę. Tak, z poprzedniej relacji. Co jeszcze? Wyjazd, jakaś wycieczka. Nie wiem, czy to będzie szkolna, jeżeli jesteście nauczycielem, to tutaj z dziećmi, ewentualnie no, sami ze swoimi dziećmi wyjeżdżacie, bądź sami w towarzystwie jakiejś panny, w miejsce, w którym jeszcze nie byliście. Raczej jakieś takie górzaste tereny, bardzo piękne, zielone, o bogatej architekturze, więc tutaj na pewno niektóre wagi sobie wyjadą. No i co, moi kochani, no nowy jakiś początek tutaj. Odważnie będziecie wchodzić w jakieś nowe projekty, które mogą przynieść już jakieś pierwsze efekty finansowe. Nowe studia, tak jak mówiłam, nowy kierunek, ale też jakieś tutaj kursy, warsztaty. Wy się czegoś chcecie cały czas uczyć, eksperymentować coś, doświadczać. Jak macie swoją własną firmę, to chyba jesteście wielobranżowi, jeżeli jak jeden temat nie wypali, to bardzo szybko potraficie się dostosować do jakiegoś nowego tematu. Żeby tylko pojawiły się pieniążki, te pieniążki będą. Natomiast nowy, pozytywny jakiś okres w Waszym życiu się rozpoczyna. Na razie będziecie realizować swoje pragnienia, tylko pamiętajcie, żeby sięgać najpierw po te najbliżej dostępne, bo jak zaczniemy od tych no, niemożliwych na razie do zrealizowania, no to nic nam nie wyjdzie, prawda? I nie chwytamy też kilku srok za ogon, bo w ogóle się rozproszycie i już nic Wam z tego nie wyjdzie. Dobrze, kochani, fajny okres. Zobaczmy jeszcze teraz, co nam tutaj dopowiedzą karty jako przesłanie. Ale ogólnie bardzo szybko Wam minie to drugie półrocze. Dużo będzie się działo. Jakieś zmiany w pracy, raczej na swoim własnym podwórku. No i kochani, w związkach też będą jakieś roszady. Raczej w trójkąty waga nie będzie wchodzić, będzie czekać na kogoś. Natomiast w stałych relacjach pojawia się temat dzieci i też być może nawet myśli o rozwodzie, jeżeli tutaj partner no, nie zmieni się, bądź partnerka nie zacznie rozmawiać, nie zacznie odkrywać swoich tajemnic i no, przede wszystkim szukać pracy i zarabiać, bo waga nie może utrzymywać kogoś. Znaczy może, jeżeli chce, ale to jest dobre. Wybaczam sobie. Proszę bardzo. Wybaczam sobie i odrzucam wszystkie negatywne myśli na swój temat. Jestem wolną istotą i mogę kochać siebie. Właśnie, wago. Przestań sobie ciągle wmawiać, że coś Ci nie wychodzi, że no, nie dasz w czymś rady, że czegoś nie umiesz. Umiesz, jesteś bardzo mądra, inteligentna, tylko trzymasz się jakichś, nie wiem, myślokształtów z przeszłości. Może ktoś Cię kiedyś, jakiś partner bądź partnerka, no nawtykał do głowy właśnie, że do niczego się nie nadajesz, a to jest nieprawda, to jest bzdura, to jest... Jak można w ogóle takie rzeczy komuś mówić? Tylko osoba naprawdę podła, wstrętna i też mająca problemy ze sobą może drugiej osobie wpajać do głowy takie po prostu, no, bardzo niskie i słabe. Już nawet nie wiem na słowa, jak to określić, tak? Więc nie dajcie się. Dużo możecie i ta siła się we wrześniu jakoś pojawi. Uwierzcie w siebie. Macie ogromny talent. Wiele rzeczy potraficie. Jesteście mądre, zaradne, wykształcone. Odnajdziecie się w każdym zawodzie, więc szukajcie takiej pracy, która będzie Was uszczęśliwiać. Jak nie ta, to następna. Eksperymentujcie. Natomiast jeżeli jesteście w związku z manipulatorem, który ciągle Wam coś obiecuje, stara się, ale i tak nic nie robi,
wykorzystuje Was w jakiś sposób, to tutaj no, niektóre wagi będą się odcinać. Natomiast tam, gdzie dajecie szansę, trzeba szczerze porozmawiać, wytknąć jakieś wady, przywary, ocenić tą sytuację, że Wam się to nie podoba i ustalić nowe zasady na Waszych warunkach. I zobaczycie, jak to się pięknie zmieni od końca roku. Jak komuś na Was zależy, no to postara się i się dla Was zmienia. Jeżeli był z Wami tylko na zasadzie pasożytowania, no to może sobie znajdzie inną ofiarę, jak waga uświadomi sobie, że no już dalej nie pozwoli sobie na to, żeby ktoś ją cały czas w jakiś sposób wykorzystywał. Wszystkiego dobrego, kochani. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, wybierajcie tylko te karty, które Wam pasują. Oczywiście sprawdźcie sobie znak ascendentalny. Na co macie uważać, jeszcze powiem, o, jeżeli chodzi o choroby. Przede wszystkim problemy związane z gardłem, zdarta śluzówka, angina, bóle gardła, takie jakieś infekcje związane nawet z bólem ucha, z zatokami, problemy ze słuchem, tak? I moi kochani, choroby związane z okresem dziecięcym, więc jeżeli na przykład w młodości nie przeszliście świnki, różyczki, wiatrówki, a pracujecie wśród dzieci, no to uważajcie, bo możecie być na takie infekcje narażeni. Więc tutaj dbajcie, kochani, o siebie, a tak to ogólnie będziecie tryskać zdrowiem. No i u niektórych wag ciąża, tak? Wag ciąża to może być drugie dziecko, może nieplanowane, więc niektóre wagi będą w szoku, troszeczkę będą się martwić, obawiać tego wszystkiego, zwłaszcza jeżeli już jesteście w takim wieku, no, gdzie zawsze jest jakieś ryzyko donoszenia tej ciąży. Nie martwcie się, wszystko będzie dobrze, nawet jeżeli to drugiej Waszej połówce się nie podoba, bo zacznie od razu wymyślać, że nas na to nie stać, że już może trochę za późno, no ale to nieważne. Nowe życie jest dzieciątko. Widocznie los tak chciał. Trzeba urodzić, ukochać i wychować. Dobrze, moi kochani, to tyle. Dużo się będzie działo. Będziecie wiedziały, co robić. Królowa Mieczy jest nieomylna. Ona sobie wszystko przekalkuluje, ona wszystko sobie obliczy, zastanowi się i podejmuje właściwe decyzje. Więc nie bójcie się, że tutaj no, jakieś pomyłki będą w Waszym życiu. Nie będzie. Wszystko idzie zgodnie z planem. I tego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za uwagę i do kolejnego razu. Do usłyszenia.